No, początek ostatniej kwarty meczu i w tej chwili, proszę Państwa, po znakomitej końcówce trzeciej kwarty Pogoń wyszła na prowadzenie. I w tej chwili Pogoń Ruda Śląska prowadzi 64-58 na 8 minut 25 sekund przed zakończeniem spotkania. To w tej chwili są dobre wieści dla Dąbrowy Górniczej. No tak, to się łapie, jak się ma 2 metry wzrostu. Ale nie poda. Dobra, jest dobrze, mamy piłkę. 8 minut 10 sekund do zakończenia spotkania. 64-58 KSP. KS Pogoń. Ole. Chrząszcz. Przepraszam. No. Robercik, brawo. 67-58. Z faulem. 67-60. Dodatkowy rzut. Zawodnik z siódemką do zawodnik z Lublińca. Kiedyś grał tam w Lublińcu, potem szukał klubu, a wreszcie wylądował w Prudniku. Zaraz się zapytam, bo ja zapomniałem, a to twój chłopak, jak się nazywa? Jak ma na imię? Kunicki? Kulicki, dobrze, że mi powiedziałaś. Wierny kibic, dziękuję, że przyjechałaś. Kulicki Mateusz, właśnie jeden ze strzelców. No i 67-60, tu jeszcze wiele, wiele wydarzy się może. Gdzie ja teraz na jeden? Kulicki. Proszę. Kto go kryje? Prowadziliśmy 8, już teraz tylko 2. Jednym, 67-61. No, Robercik. 68-66. Sześćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt sześć. Jeszcze nagram tę kwartę, a potem końcówkę meczu.